szczerze mówiąc, patrząc na to, jak wygląda komunikacja między konsumentem a producentem, jak wygląda proces zakupowy, no to właściwie takim najbardziej dogodnym i najnowszym kanałem jest oczywiście e-commerce, czyli zakupy przez internet. Jednak doświadczenia nawet dużych dystrybutorów wskazują na to, że niekoniecznie żywność jest tym, co ciągnie e-commerce, tak? Okazuje się, że nawet w niektórych krajach niektórzy duzi dystrybutorzy rezygnują z żywności na rzecz zupełnie innych produktów. Kanał e-commerce ja osobiście znam z kilku inwestycji naszego funduszu B-Value. Zarówno jako e-commerce, jako sam, jak też jako firmy serwisujące sklepy e-commerce'owe. W dużym oczywiście skrócie. Ja osobiście oceniam ten kanał dystrybucji jako najbardziej dynamiczny i najbardziej przyszłościowy. Zdecydowanie, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ale dla branży FMCG najtrudniejszy. No bo tak naprawdę trzeba zebrać duże zamówienie, aby to było logistycznie do ogarnięcia. Trzeba być w odpowiednim momencie, żeby ten towar odebrać. Czyli ten obszar jeszcze ostatniej mili jest dużym wyzwaniem dla klienta, bardziej niż dla producenta. Myślę, że obszar e-commerce w obszarze B2B jest to miejsce takiego szybkiego rozwoju. Branża żywnościowa jest jednak mimo wszystko trudną branżą, bo to jest z jednej strony bardzo duża, z drugiej strony bardzo dużo indeksów, które jakby ciężko zebrać w jednym przejrzystym sklepie, ale Amazon próbuje, zaczął od tego, że kupił Whole Foodsa. Wydaje mi się, że pokazał też kierunek dla innych operatorów. Wierzę w to, że ten obszar będzie się rozwijał bardzo szybko. Zakładam, że ten rozkwit tego e-commerce'u za chwilę znacząco przyspieszy, tak? Obecnie na rynku mamy jeszcze konsumentów, którzy wolą przejść się do sklepu, zobaczyć ten produkt, włożyć do koszyka, będąc w pełni odpowiedzialny za dobór tego asortymentu, to co znajdzie się finalnie na tym stole. Młode pokolenie z kolei, które charakteryzuje brak czasu, zabieganie, często przekłada tą odpowiedzialność, tą konieczność zaadoptowania czasu na dostawców, tak? I oni oczekują, że otrzymają produkty wysokiej jakości w sposób jasno określony, pod dom, pod drzwi, tak, żeby zaoszczędzić im ten czas. Ten rynek e-commerce też będzie jakby rozwijany, ponieważ to pokolenie, młode pokolenie jest też bardziej otwarte na różnego rodzaju nowinki, technologie. Często widzimy młodych, którzy funkcjonują tak naprawdę w tym świecie online'owym, tak? Cały ten online to jest też e-commerce i na to się też przekłada. Poza tym widać coraz większy jakby ten rozwój robot. To też pokazuje i to jest też trend, to już nie jest moda, tak? To się będzie rozwijało i to, jak wykorzysta to firma Indycpol bądź inna firma, to zależy tylko od niej, ale wydaje mi się, że rezygnowanie w tym momencie z e-commerce'u jest błędem. Globalni gracze FMCG wiedzą, że to jest przyszłość, bo oni już to widzą w Stanach i we wszystkich innych krajach, tak? Więc tam jest przykaz, działajcie, róbcie, szukajcie drogi, jak to zrobić właściwie, tak? Po drodze lokalni dostawcy, no też widzą, że skoro tam ci działają, no to może byśmy coś porobili. Poza tym jakby struktura rynku bardzo mocno nam pomaga, tak? Bo jeżeli sobie spojrzymy na to, że kiedyś takim głównym miejscem dla producentów FMCG był, gdzie można było robić marketing produktu, tak? To były hipery, a co się dzieje z hiperami, jakby wszyscy wiemy, no to oni będą szukać miejsc, gdzie będzie można robić ten marketing. A ja się ogłaszam jako platforma marketingowa, tak?